Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. J.J. Anthony, kolumbijski ochroniarz, często znajduje się w środku serii dziwnych zdarzeń w swoim nowym miejscu pracy. Ale gdy kilka nocy z rzędu brama sama się otwierała, mężczyzna zarejestrował coś tak przerażającego, że aż zaczął żałować, że ubiegał się o tę nową pracę. Zresztą zobacz sam. ¿Qué hizo? Era Luis, ¿sí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Cómo algo digo que estoy hablando? Sí, digo, ¿quién está hablando ahí luego usted? Una propietaria de la casa 125. Marica, la propietaria de la casa 125 falleció hace como unos 20 días, marica. No, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Sí, 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 no, usted está hablando ahí solo, marica, lo estoy viendo aquí por la cámara, se está hablando ahí solo. No, ¿cómo a mierda, loco? Podczas rutynowej kontroli JJ twierdzi, że rozmawia z jednym z właścicieli, który wita go na nowym stanowisku. Jednak jego kolega, którego zadaniem jest monitorowanie kamer bezpieczeństwa, zauważył, że JJ rozmawia sam ze sobą. Od razu chwycił za telefon i zadzwonił do Antoniego. Poinformował go, że osoba, z którą rozmawia, zmarła 20 dni temu. To przeraziło ochroniarza, który postanowił uciec z tego miejsca. Więc jak myślisz? Czy rzeczywiście ten mężczyzna rozmawiał z duchem? Patrząc na ich reakcje, można stwierdzić, że są one w miarę autentyczne. Jednak jak zawsze, ostateczna opinia należy do ciebie. Twórcy z kanału YouTube Paraxal Paranormal badali rzekomo nawiedzony bar w Peroi w stanie Illinois. Nie mieli pojęcia, że tej nocy uda im się zdobyć jeden z najciekawszych, a zarazem przerażających dowodów. Pierw to zobaczcie, a później sobie przeanalizujemy nagranie. It's under the stall. Thank you. Can you reach up and touch that device on top of the sink with the antenna? Just moved over to the sink. Oh my god. Yes! Ooh, yes! It's reaching up! Yes! Oh my god! Go, go, go! You yes, can do thank it! Thank you! You can do it! Touch that antenna. You can do it. You can do it. Keep going. Come on, you can take energy from our devices. Yes! 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 Thank yes! you so much! Oh my god! Łowcy duchów postanowili umieścić REM pod łazience. Najwyraźniej było to najbardziej aktywne pomieszczenie. Ale najdziwniejsze było zobaczenie dwóch urządzeń, które dosłownie z sobą współpracują. Kamera SLS uchwyciła w czasie rzeczywistym postać dotykającą REM pod. Możemy wyraźnie zobaczyć, że ruchy kamery SLS odpowiadały ruchowi jego ręki. Co dowodzi, że postać nie została wcześniej nagrana i wklejona, a duch dotknął REM pod dokładnie w tym samym czasie, w którym się uruchomił. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej wiarygodnych fragmentów paranormalnej aktywności, który kiedykolwiek widziałem. A teraz zobaczycie, jak dokładnie działa REM pod. Idealnie to wytłumaczył badacz zjawisk paranormalnych Lenny Rand. Green light. About 5 inches off. Green light, yellow light, blue light. Let's see if I can get just a blue one. Hard to do. And then violet. You take things and you put near it with electromagnetic force in them, and they pop off. They do it. And you got electromagnetic. Now here's a cup of coffee.
Jak widzicie, REM-pod może być świetnym urządzeniem, które wychwytuje zmianę energii i temperatury. Więc czy rzeczywiście udało im się nagrać jeden z lepszych dowodów na istnienie duchów? Czy być może masz inne zdanie? Daj znać w komentarzu. Ten mężczyzna prowadził swój poranny trening, który w pewnym momencie zostaje przez coś zakłócony. Moment, w którym spadają owoce, da się łatwo wyjaśnić. Mogło to być spowodowane wibracjami wytworzonymi przez mężczyznę, który obok nich stał i ćwiczył. Jednak w jaki sposób wytłumaczymy drzwi, które w tak dziwny sposób się otwierają, a chwilę później zamykają? Jednak to nie jest koniec jego przygody, a w sumie dopiero początek. Telewizor gaśnie, światło migocze, a znikąd pojawia się piłka tocząca się po podłodze. Ale to, co przeraziło go najbardziej, były to losowe przedmioty spadające na podłogę. Jeśli te wszystkie wydarzenia są częścią dobrze przemyślanego planu zdobycia internetowej sławy, musimy mu ją przyznać za wykonanie dobrej roboty. Ale jeśli żyje z tym na co dzień, musi mieć do czynienia z naprawdę niesamowitym duchem. A ty co o tym myślisz? Jest to prawdziwe, czy naprawdę dobry fake? Nawet w tych najlepszych i najwyżej ocenianych hotelach potrafi występować aktywność paranormalna. Ten materiał z kamer CCTV został opublikowany przez pracowników 5-gwiazdkowego hotelu. Nagranie ujawnia niewytłumaczalne zjawiska, które mają miejsce w nocy. Wiśla, wiedz jakiego szajta chodzi. Ticho, nie macie gasi, no z tym. Ja wam mówię, to nic się nie zna. No. No. Wiesz co to, was mówię. Stoi, no i to co to. Mądry się zgłosił.
И договор сквозный. Все. Откроется обратно. Да? Да, ну, еще двинулся, видишь? Угу. Możemy zobaczyć samoporuszające się przedmioty. I co ważniejsze, nikt nie wie, w jakim hotelu zostało to nagrane, więc potencjalny chwyt marketingowy jest mniej prawdopodobny. Dodatkowo wózek samoczynnie się obraca, co byłoby trudniejsze do osiągnięcia, gdyby ktoś próbował ciągnąć za sznurek. Jest jeszcze coś, co przyprawiło mnie o gęsią skórkę. Zostało to nagrane z oficjalnego oprogramowania kamer bezpieczeństwa, więc nie mogli tego sfabrykować. Pewien mężczyzna z Ohio stracił kontrolę nad swoim dronem, który wpadł do wody. Niestety ten był od niego zbyt daleko i nie chciał ryzykować życia, aby odzyskać swój sprzęt. Ale kiedy wrócił do domu i wysłuchał ostatniego zsynchronizowanego nagrania, znalazł coś, co go przeraziło. Mimo iż dron wpada do wody, zarejestrował on piekielne krzyki i dziwne dźwięki dochodzące z dna. Przyznajcie sami, że brzmi to dość przerażająco. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.